Dzień dobry, słóweczki. Dzisiaj przeczytam Wam tekst pod tytułem Obserwujemy pogodę. On będzie Wam potrzebny do pracy. Postarajcie się śledzić wyrazy, chociaż ja wiem, że Wy już w większości pięknie czytacie. Ja Wam przeczytam, a Wy będziecie patrzeć i słuchać. Obserwujemy pogodę. Ludzie od dawna obserwują pogodę. Potrafią nawet przewidzieć, jaka pogoda będzie następnego dnia lub za kilka dni. I choć nie mamy wpływu na to, czy następny dzień będzie słoneczny, czy deszczowy, to dobrze wiedzieć, jaki może być. Obserwując pogodę za oknem, możemy na przykład zdecydować, jak się ubrać, zanim wyjdziemy z domu. Możemy też ocenić, czy zaplanowana wycieczka rowerowa będzie mogła się odbyć. I choć nieraz pogoda sprawiła, że nasze plany wycieczkowe nie doszły do skutku, to nie ma się co przejmować. Prędzej czy później ciemne chmury ustępują miejsca słońcu. O pogodzie, ubieraniu się, zwłaszcza na cebulkę, rozmawialiśmy wiele razy. Dzisiejsze Wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby zapamiętać wszystkie symbole pogody, które często pojawiają się w telewizji podczas prognozy pogody albo na stronach internetowych, na których pogodę sprawdzacie. Moje ulubione powiedzenie to jest, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania i każda pogoda jest dobra do zabawy, można się nią cieszyć. Teraz mamy troszkę utrudnione zadanie, ale mam nadzieję, że znajdziecie jakieś miejsce, gdzie będziecie mogli pójść na spacer i cieszyć się pogodą, jaka by ona nie była. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.